cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem na starcie maratonu Triglav Lakes Run w Mojstranie w Słowenii. Startujemy o 4, czyli za 10 minut. Startują dwie trasy, 44 km, tą, którą ja biegnę dookoła Triglava. No i trasa 87 km ultra, która no, jest dłuższa, dwa razy prawie. Bieg jest dookoła Triglava. Triglav jest taką kultową górą w Słowenii, jest na fladze, jest na herbie. Nie będziemy na niego wbiegać, aczkolwiek będziemy wbiegać na takie, jak to powiedzieć, grań nieopodal. Triglav ma 2800 z hakiem, 64 czy coś takiego. My będziemy chyba najwięcej wbiegać na jakieś 2000 z małym hakiem, 2200 może na jakieś tam grań na przełęcz. No i cóż, mam nadzieję, że będzie z tego fajny materiał. Mam nadzieję, że uda się ukończyć w jakimś sensownym czasie. Chciałbym się zmieścić w 8 godzinach, czyli być tutaj przed południem. Czy to się uda? Zobaczymy. Wish me luck. 5, 4, 3, 2, 1, GRIMO! Mała zwężka na mostku. Pełni nie ma, ale coś tam świeci, księżyc. Patrzcie, jak zajebiście. Skalne grzyby. Kras. Ale czad. Powiem wam, przypał jest taki, że kurwa, 2/3 albo 3/4 ludzi pomyliło trasę i pobiegło w przeciwnym kierunku, tam gdzie będziemy wracać. Przy mnie jeden typ powiedział fuck, to mnie zastanowiło, jeszcze z jednym się wróciliśmy. Ale sytuacja przypałowa, co najmniej. No chyba, że to my jesteśmy w błędzie, ale nie sądzę. Zaczyna się przecierać. Nie wiem, ile to widać, ale pięknie jest. Pięknie. Jakiś pomnik. Padlim, partizanom, gornikom. 41, 45. Okej. No patrzcie, jak jest episko, kurwa. Ale my gdzieś tam będziemy wchodzić na te kurwa siodła. Przełęczę wysoko. No, kozak, kozak. No, bardzo malowniczo. Zaczyna świtać. Jakieś chyba 20 minut do wschodu słońca. Można by latarkę wyłączyć, ale... No, naprawdę ładnie. No, ściągnąłem latarkę. 5:55. Szósta chyba z hakiem małym jest wschód słońca. No, powiem wam, kurwa, wygląda to epicko. Mam nadzieję, że nie idziemy tam, tylko tam i tak omijamy to, ale kurwa, powiem wam szczerze, że nie jestem pewien. No, jak na razie wygląda to naprawdę cudnie, a widoki dopiero powinny się zacząć. Troszkę zawiewa, także być może za chwilę wyciągnę kurtkę, żeby mnie nie przewiało, ale jeszcze na razie nie. 6:06, a więc już po wschodzie słońca. Tak tutaj się idzie. Nie widać do końca tego szlaku. Chociaż to ciekawe, trak prowadzi jak po sznurku. Także troszkę tak dziwnie. Ale właśnie przestał mi mówić, za ile skręt. To niedobrze, ale to jest szlak. Trasa nie jest oznakowana przez organizatorów, no ale mówili czerwone kropki.
No, powiem wam, jest nieźle, jest nieźle. Patrzę, czy gdzieś słońce się pojawi, żeby pierwsze jego promienie zarejestrować, ale obawiam się, że ono jest zasłonięte przez ten masyw Triglava. Czy jak to tam się nazywa? No dobra, o kurwa, tam do góry? Jak to? Nie no, trasa jest fajna. Dużo się dzieje. No, wszystko wskazuje na to, że idziemy tam na tą przełęcz. To sedlo. Dopiero 14 km. Ten kilometr ostatni robiłem 23 minuty. Ale jest kurwa ciężko tutaj. Ciężki teren. Ale najlepsze jest to, że przed chwilą słyszałem kurwa osypującą się lawinę kamieni. Także kurwa srogo. Już myślałem, że mi GPS wysiadł i nie nalicza trasy. Tak długo to trwało. Ale 23 minuty, 1 km to jest jak najbardziej możliwe. No 14, czyli prawie 1/3. No, to nie jest źle. Ale kurwa challenging. Jest 6:28. Tam widać ładnie słońce. Zobaczymy, ile mi zajmie wejście tam na górę. Ua! Nie wiem, czy to widać, jak idą ludzie. Kozacko. No, jestem na tym, na tej przełęczy. O, no to ile mi zeszło? Niecałe. Nie, 25 minut, równo 25 minut. Ale to nawet nie był kilometr. Tak, brakuje 100 metrów do kilometra. Po drugiej stronie. Czekajcie. Jak na razie 1100 metrów do góry było. Jeszcze drugie tyle. No, patrzcie kurwa. A jeszcze słońce nie widziałem. Teraz w dół, potem znowu w górę. Takie tu widoki po przełęczy Luknia. Jest kurwa spadziście bardzo, przepaściście. Ale wygląda to nieźle. Czyżby to był Triglav? To o. To by miało jakiś sens, nie? Ma Triglavy? Ma. O kurwa, ale tu jest pięknie. Normalnie to tu potoki płyną chyba, nie? Wiosną. Do tego. Nie no, jest... Nie no, kurwa, jest epicko, no. Cieszę się, że jest ładna pogoda. Cieszę się, że na się na to zapisałem. Bo naprawdę, ale powiem wam, gdyby mi ktoś tak z detalami pokazał, co tu się będzie odwalać, to nie wiem, czy bym był taki hop do przodu. No i już zaczynamy z powrotem do góry. Gdzieś 17 kilometr jest. Jedna niedogodność jest taka, że mam mroczki przed oczami, czyli aura przed migreną. Nie wypróżniłem się przed biegiem i to jest przyczyna. No ale nic, wziąłem przeciwbólowe na zapas. Myślę, że uda się uniknąć bólu głowy, a mroczki zaraz powinny minąć. Jakieś 15-20 minut. No ale dziwnie się idzie. Kurka, rurka. Wygląda to dosyć grubo. Zobaczcie. Tam idą. Tam. Kurwa, na tą przełęcz musimy iść. Shit me.
Jeszcze nie weszliśmy na to, znaczy nie wszedłem. Jeszcze nie wszedłem na to siodło. Ale tutaj zobaczcie, jakie fajne skały. Tam żeśmy szli. I gdzieś tam chyba, nie? Nie wiem, tam. Patrzę sobie, gdzie to kurwa tam wejść, a to gdzieś tam. Shit me. O kurwa. Jeszcze nie ma połowy. Ale prawie. Prawie 20 km. Prawie najwyższy punkt. No jak tam wejdę na górę, to będzie 8:20, czyli 4 godziny 20. No, do przeżycia. Ale tu kurwa wygląda to epicko. O, chyba fiołki alpejskie. Wydaje mi się, że też widziałem takie białe. Nie wiem, czy to szarotka. Przecież nie była taka kosmata, to chyba nie. Tak są oznaczone szlaki. Tak. 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 No i nie wiem, jak tam. Aha, tam widać. No. Grubo. Tu się może w głowie zakręcić. A idziemy do tej chałupy. Tam jest chyba punkt odżywczy. O, pięknie. Tak to wygląda. Ścieżyna wąska. Tamtędy żeśmy szli. Tamtędy, 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 tam kurwa, tamtędy. Gdzieś tam, albo nawet gdzieś tam. Ale nie wiem. No, mamy to. Mamy to. Mamy kurka rurka. Najwyższy punkt, jak sądzę, naszego biegu. Mamy postój. To dobrze, bo już wszystko izo wypiłem. Chyba trzeba założyć kurtkę. A ciągle jeszcze słońca nie widziałem. Ciekawe, czy tu mają izo, czy nie. W zasadzie trzeci punkt, gdzie wpisują numer. Natomiast drugi odżywczy, bo na drugim punkcie nic nie było poza gościem, który tylko czekinował numery. Kibel. Może skorzystam. No, much better. Idziemy. A tutaj jest takie schronisko. Kocza na doliczu. Dobra. Tu wodę se łapią. Bye bye.
Czyli co? Mamy połóweczkę? Tak, mamy 2161 metrów i to jest prawdopodobnie najwyższa wysokość, na jaką kiedykolwiek się wspiąłem. No może wszedłem w życiu. Mamy no połowę, no jak nic połowę. 22 pozostały, nie, dystans 21, pozostały 22. No to jeszcze nie połowa, no. Jeszcze nie połowa. Szacowane dotarcie 14:16. No to tak mało optymistycznie. Liczę, że będzie szybciej. Zwłaszcza, że naraz na lekko lecimy. No dobra, ale tutaj pięknie. Założyłem kurtkę, bo myślałem, że będzie wiało, ale tu jest kurwa tak spokojnie, nic nie wieje. Ciągle jeszcze słońce nie widziałem. No dobra. Dobra, ściągnąłem kurtkę, bo jednak jest ten, ale słońce wreszcie wyszło, tak. Po raz pierwszy je widzę, chociaż słońca to się akurat boję, no bo żeby mnie nie siekło. Ale na szczęście chyba nie będzie tak źle, bo no za jakiś czas schodzimy, nie? I po prostu ten, no ale fakt faktem, że nawet się nie nasmarowałem na UV kremem, bo zapomniałem. Ale jest godzina jeszcze wczesna. 8:56, także ja mam nadzieję, że przed 12 to ja zejdę gdzieś pod drzewa już. Tam się rozdzielały 87 i 44 i stał gościu i pilnował tego. No ale kurwa, wam powiem, że ten przypał z tą akcją na samym początku to grubo, nie? Widzę, że dużo ludzi, którzy są po prostu obiektywnie silniejsi ode mnie, po prostu wyprzedzają mnie, ale wyprzedzają mnie dopiero teraz, czyli oni musieli przejść ten ileś, pobiec tam na źle, się wrócić i jeszcze mnie wyprzedzili. Także no podejrzewam, że mogą być nieźle kurwa wkurzeni na organizatorów. Co prawda, organizator mówił, że nie oznaczają trasy, ale jednak kurwa te flagi były i można było to potraktować, że to jest oznaczenie. A to chyba była końcówka trasy. Ktoś kurwa nadgorliwie oznaczył końcówkę i wielu ludzi pobiegło po prostu tak, jak będziemy finiszować, czyli pobiegli po prostu do tyłu. No ale nic, zdarza się, shit happens. Może dzięki temu będę miał lepszy wynik Rate My Trail'a. Dobra, lecimy. Wychodzimy na drugą dolinę, już prawie, chociaż nie, jeszcze nie. Ale w każdym razie wychodzimy z tego plateau na inny widok. Ciekaw jestem, czy tego Triglava będzie tu w końcu widać. Ale nie wiem. Wow. No epicko. Chyba tam jest gdzieś ten Triglav. To chyba go nie będzie widać. No i tak się tu, prawda, schodzi. No ledwo jestem za połową, gdzieś 22 km. Przed chwilą troszkę zgubiłem szlak, ale go znalazłem. No dosyć kurwa stromo. No i idziemy tam. Tam gdzieś przechodzimy na sedlo i doliną. Hej. Ta szlak, prawda, ścieżynka dla tych kurwa kozic górskich. Ale znaki są. Co prawda ja mam wrażenie, że oni wszystkie szlaki oznaczają czerwoną farbą, czyli nie ma różnych szlaków, to są szlaki. I szlaki musisz wiedzieć, gdzie który co może prowadzić. Wchodziłeś, to patrzyłeś, gdzie idziesz. Ale nie ma tak, że tutaj niebieski, tu zielony, tu czarny, tutaj żółty, tutaj czerwony. Tylko wszędzie jest czerwony. No, nie wiem, czy to ułatwia sprawę. Chyba nie. O kurwa, ale to jest epickie. Wow.
No i zaczęło kropić. Jest to taki przyjemny, ciepły letni deszcz, ale no nie po to noszę kurtkę, żeby kurka jej nie założyć, więc założyłem. Zobaczymy, jak w ogóle ona się sprawuje w takim też ciepłym tym, czy aby nie. 23 km, ten ostatni 19, ten 5 godzin 30. Czyli jeszcze 19 km to by znaczyło, że gdzieś 9 godzin 30 mi zajmie, ale mam nadzieję, że krócej. Dlaczego? Dlatego, że tam powinno być pod koniec z 15 km, gdzie można naprawdę puścić się, znaczy puścić się, można pobiec w dół. I to powinno być takie w tempie gdzieś, ja wiem, blisko 7 na minutę, 7 minut na kilometr. Ten trochę mi grzeje w czajnik, ten kaptur. Jeszcze na razie go ściągnę. Tu ma takie zapięcie, żeby nie zapinać całej kurtki. A jakby się ktoś pytał, to jest Salomon Bonatti, taki model. Oczywiście wybrałem żółtą, żeby mi pasowała do butów. Dobra, patrzcie, tak to wygląda. No, powiem wam, że jest pięknie, jest pięknie. Takie kurwa biegi trzeba robić. Nie chodzi o w ogóle czas, chodzi o wynik, o widok. O widok chodzi. Dobra, nie o wynik na Raid My Trail wcale. Wcale nie chodzi o wynik na Raid My Trail, chodzi o widoki, o to, co można nakręcić. A można nakręcić epicko. Mam nadzieję, że to się w ogóle fajnie nakręci tą kamerką. Tu wam chciałem pokazać, że to generalnie tędy to płynie strumień. Podejrzewam, jak się topią śniegi na górze. Ciekaw jestem, czy jak takie heavy rains są, to czy też tutaj się robi potok. Na razie kropi. Bez kurtki pewnie byłoby mi lepiej, ale widzicie, no testujemy. Zobaczcie kurka tam. Jaskinie. W ogóle się dowiedziałem w jaskini Postojnej, że termin zjawisko krasowe to jest z Słowenii właśnie się wywodzi. Chociaż oni akurat nie nazywają tego kras, tylko krast, czy jakoś tak. No dobra, zeszliśmy chyba ten. Teraz jeszcze wspinaczka na górę. No jeszcze nie, jeszcze kawałeczek w dół. Wspinaczka na górę i stamtąd już dzida na metę. Jeszcze tylko 470 do góry, a już 1800 za mną. No fajnie jest. Ale co to takie klocki tu stawia? Bo to wygląda jak krowie, a jak skąd tu kurwa krowy? Jakie zwierzę takie teraz zostawia? Te kozice takie małe babki robią, to kto to? Nie wiem kurwa. No rozpadało się. I powiem wam, że słyszałem dzwonek taki, wiecie, jak z alpejskiej wioski, więc bardzo możliwe, że to jednak kurwa krowy gdzieś tu wypasają, czy jakieś inne zwierzęta, jaki jakieś. Natomiast no zeszliśmy już na samo dno tej doliny, rozpadało się, no ale spoko, to nie jest burza, to taki tam deszcz to może być. No i będziemy się wspinać jeszcze na wodniku w dół. Na znaku było 80 minut, no to mam nadzieję, że będzie szybciej, nie? No ale ile szybciej, to nie wiem. Dobra, żebym nie zgubił trasy. Idę przez zieloną dolinę. Szlaku nie ma. Ale są jakieś zabudowania. No i dużo tych krowich placków, więc zakładam, że tutaj jest jakaś farma. Gdzieś kurwa tam na górę będziemy wchodzić, żeby przejść to w jakimś tam, albo tam, jakimś takim sedlem, żeby przejść do doliny. No i proszę ja was, tutaj jakieś fajne jaskinie, tu chałupa się wali, szlaku nie ma, ale jest, znaczy nie, idę niby jak po sznurku teraz już, ale wcześniej nie potrafiłem znaleźć tego szlaku, tak szedłem przez tą łąkę, tak na pałę trochę. Aż powoli przestaje kropić. Idziemy tam na sedlo, tak jak myślałem. Natomiast ten dum był wcześniej. Nie na przełęczy. Mieli ciepłe jedzenie. No ale ten. Ale za to chwyciłem trochę sera żółtego. No na pewno to nie było 80 minut. No, to nie, tam było 30 minut, a nie 80. Tam było 30 minut. No to mogło być. Dobra. Jak to już przejdziemy... To już będzie z górki
No oczywiście też tam kamienie, jakieś tam, prawda, korzenie, wykroty, ale to już będzie w dół, to już będzie bliżej jak dalej. Oczywiście safety first. No pięknie, pięknie. O, zobaczcie, tam jakaś chałupka jest. To jest pod Triglawem jakieś. A, czyli to w chmurach. To powinien być Triglaw. Tak myślę. Kurwa, no bo ja już nie wiem, gdzie. Tam chyba żeśmy obchodzili, tamtędy żeśmy szli. Takie mam wrażenie, że tam żeśmy szli, czyli to by był ten Triglaw. Za chmurami. Prawidłowo. Najwyższy szczyt w chmurach. Epiko. No generalnie jest epicko, no epicko. Jest to krajobraz alpejski. No i dlatego jest super, no. Dlatego super, że się tu zapisałem. I mogę wam to też pokazać z wami, prawda, tym pięknym przyrody podzielić i zachęcić do odwiedzin Alp Julijskich. Dobra, lecimy, znaczy idziemy. Idziemy do góry, na przełęcz, a potem mam nadzieję, że lecimy, ale safety first. Tak, zapytałem i dostałem potwierdzenie tutaj od przechodzącej pani, że to jest Triglaw w tych chmurach. No i bardzo fajnie. Znaczy szkoda, że w tych chmurach, bo bym... Znaczy jest to słuszne, bo jest, przepraszam, epicki i wielki in the sky, in the clouds, ale byłoby fajnie, jakby go było widać. Ale i tak dzisiaj naprawdę było super, jeżeli chodzi o pogodę. Wszystko dużo było widać, dużo nadal widać. A my idziemy tam, prawda, tam i kurwa do góry. Kawał drogi jeszcze. No, teraz przeszedłem tutaj, kurwa, obstrałem się troszeczkę, bo te skały są śliskie. Ale mówię, założę, żeby wam pokazać, kurwa, co tutaj się dzieje. A się dzieje, tak się dzieje. O, patrzcie. Patrzcie na to, kurwa. Prawie jak na ferratach. Shit me. Ale fajnie, że to zrobili, fajnie. Miło z ich strony. Bo kurwa tam, no tutaj tego nie widać, ale tam to było tak dosyć naprawdę niebezpiecznie. Dobra, idziemy. Słuchajcie, specjalnie dla widzów kanału Tomasz Kopyra i widzów blogu blogkopyra.com Triglaw się pokazał zza chmur. Kurwa, to jest, to znaczy mieć szczęście. Pięknie, pięknie, pięknie. Czyli, no ciekaw jestem, czy to, co widziałem rano oświetlone, czy to był ten Triglaw. No ale teraz wiem, że jest. Chyba, że ktoś mnie wyprowadzi z błędu. A tu jeszcze, kurka, taki trawersik. O kurwa. Kurwa, śliskie w chuj. No, te Lone Peaky to nie są buty na, kurwa, błoto i mokrą skałę. Jakoś dają radę, ale tak, kurwa, zapewnie to się w nich nie czuje. Teraz bym wolał mieć na sobie te Innovaty Trailfly. Chociaż tam jeden kolega mi je mocno odradzał. Tam się przeciera, w Chorwacji. A zaraz będziemy widzieć, o patrzcie, tam idziemy. Kurka, no myślałem, że za tym wodnikowym dumem to już, kurwa, przełęcz i zbiegamy, a tu nichuja. Przepraszam, że tak powiedziałem. No i powiem wam, że to z tym zbieganiem to może być, kurwa, różnie. Aha, tu se można pójść. A ja sobie pójdę tędy raczej. A tu jeszcze, kurwa, takie schodki. Wow. No, ja myślałem, że to najgorsze wchodzenie to już za mną. A się okazuje, że kurwa wcale, że nie. Shit me.
Fajnie, że dali te kurwa liny. To jest właśnie kurwa bieg górski w Alpach. Jakby się ktoś pytał, to nie, via ferraty, znaczy sprzęt do ferrat uprzążnie była wymaganym tym. Zresztą to by się trzeba ciągle przepinać, to by było ciężko. Ale powiem wam, że kurwa, no jest to przeżycie. Nogi troszkę drgają. Mięśnie. Uaj! Dobra, a jeszcze raz Triglav i jeszcze raz rzut na dolinkę, tam szedłem. Szedłem jak ten głupek przez to pole, to trzeba było iść jak ta ścieżka idzie. Myślałem, że to strumień. Patrzcie kurwa, łowiecki. A tam kurwa, w tych widziałem kurwa odchody, więc są epickie te owce. Nie pierdolą się w tańcu. Jakieś kurwa muflony to są. No i tam sejdziemy, no już będzie spokój, ale tutaj znowu były takie liny, że kurwa strach. Więc jest tu bajkowo z tymi łowieckami. Jak żeście tu wlazły, łowiecki? Hej! Kurwa. Naprawdę, nie jest tutaj lekko dojść. Co gorsza, one się nie mogą złapać łańcuchów. Więc musiały tędy. Nie, pewnie tam, stamtąd przyszły. Tam, gdzie ja idę teraz. No bo tamto... Ale któraś tam wlazła, bo było kurwa nasrane. Shit me. No to znaczy nie. Kurwa, już drugi raz się zrobiłem. Że gadam, a to się nie nagrywa, dopiero teraz się nagrywa, jak już wyłączyłem, no trudno. W kanazie mówiłem, że przypiździło, zaczął wiać wiatr zimny, zimno od kijów, ale stwierdziłem, że zaraz zejdę w dół, to pewnie przestanie wiać. Mam rękawiczki w plecaku, no ale to musiałbym się rozebrać z kurtki, to nie wiem, czy jest skórka warta za wyprawkę. Tam se idziemy. No i tam już będzie w dół. Mam nadzieję, że bez takich przebojów, że trzeba będzie kurwa się liny chwytać, bo te skały jednak już są mokre. No dobra. Pamiętacie, jak mówiłem, że z tej przełęczy będzie można pobiec w dół? Tak. 7 godzin minęło. 15 kilosów zostało. No jeżeli bym stąd zszedł jakoś w miarę szybko, to teoretycznie te 15 jestem w stanie w 2 godziny zrobić. 2,5. To by było 9,5 godziny. 9, jakby było poniżej 9, to już będę zadowolony. Chociaż się raczej ustawiałem przed biegiem na poniżej 8. No ale powiedzmy, że nie spodziewałem się, jaka kurwa trudność będzie. Trochę też błądziłem. No i trochę dużo się zatrzymywałem na różne takie filmiki. Jak to kurwa zrobić? Właśnie, tego nie chciałem. Dobra. No powiem wam, że to kurwa był jakiś horror, no i nadal jest. Najgorsze jest to, że jak się pojawi błoto, to na błocie kurwa te lone peaky jadą jak kurwa nie wiem co.
jak na lodzie, to jest tragedia. W ogóle ten szlak jakoś, no ale jest tu szlak. Jakoś tak, kurwa, idzie średnio, bym powiedział. No i jak tam zejdę, to może już pobiegnę, ale jeśli będę miał jeszcze, kurwa, nogę. O, ja jebie. Przepraszam, że tak powiedziałem. Ale to, wiecie, stres pozwala zredukować. No ale jest to naprawdę, no to... Jest, kurwa, strasznie. No a teraz, kurwa, jeszcze nie zszedłem z tej. A teraz, kurwa, jest mega niestabilne podłoże, nie? Ucieka spod nogi ten kamień, kurwa. Także powiem wam, że to jest, kurwa, zdecydowanie najtrudniejszy bieg, w jakim brałem udział. Zdecydowanie. Zajebiście. No właśnie. No jednak krowy. Ale powiem wam, że tam wyżej się poślizgnąłem i dosłownie centralnie bym ryjem wpadł w krowi placek, ale kurwa, zatrzymałem się ręką dosłownie w glinie. No i słów kilka na sam koniec. Już jestem w Chorwacji. Po pierwszym treningu po biegu. Dzisiaj jest wtorek, czyli 3 dni, no dwa pełne dni odpoczynku. Dzisiaj 8 km w sandałach. No i co? Postaram się streszczać, żeby nie wydłużyć tego filmu maksymalnie. Na koniec nie wiem, co bardziej, czy bateria padła bardziej, czy bardziej pamięć się skończyła. Już to w sumie nie ma znaczenia. W każdym razie ostatnie parę filmików, które myślałem, że się nagrywały, to się nie nagrywały. No ale to, co było najważniejsze, najpiękniejsze na tym biegu, to się nagrało wszystko. Natomiast tutaj właśnie jest koło naszej miejscówki jedna i druga plaża, tam za druga plaża. Więc to, co się miało nagrać w Górach Wysokich, to się nagrało. Później rzeczywiście był fragment, z czego jestem z siebie zadowolony, że ostatnie 10 km naprawdę można było pobiec. W zasadzie zbliżone tempo jak pierwsze 12, czyli poniżej 10 minut na kilometr, nawet może poniżej 9. No ale nie o tym, nie o tym. W każdym razie wydolnościowo i jakby... mięśniowo, to nie był bardzo trudny bieg dla mnie. Natomiast technicznie był bardzo trudny, bo jednak te fragmenty w wysokich górach były trudne. Zwłaszcza, że ja też, znowu to jest najgorsze, jak sobie jakieś oczekiwania zrobisz, nie? Ja już myślałem, że najgorsze za mną. Potem to już będzie lekko, a nie. A najgorszy fragment był tak naprawdę trzecie podejście z Wodnikowego Dumu. Podejście i potem zejście jeszcze gorsze, więc to mnie wyczerpało psychicznie, zwłaszcza, że zaczęło padać, było zimno, ślisko i tak dalej, ale generalnie muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego biegu. Zapisałbym się drugi raz. Co jeszcze? Tam była taka akcja, że na początku wiele osób zmyliło trasę, bo były chorągiewki. Te chorągiewki miały sens. Ja myślałem, że one nie miały sensu, że to tylko chcieli, prawda, zrobić dobrze sponsorowi. One miały sens, bo tam nie było szlaku. W ogóle z tym szlakiem, no to było tak, że no on jest po słoweńsku oznakowany, czyli każdy szlak jest czerwony. No ale czasem jest też stary szlak, też się można pomylić. Także myślę, że gdybym nie znał trasę, nie mylił trasy, to bym był z pół godzinki szybciej. Jakbym mniej nagrywał, to następne, myślę, pół godzinki by się udało urwać, więc w sumie myślę, że o godzinę może bym zerwał. Ale 8 godzin byłoby mi ciężko zrobić, a tyle szacowałem na początku, że uda mi się te. Byłem 69 na 73 mężczyzn.
Mój czas 9 godzin 54 minuty 56 sekund. Limit czasu 14 godzin, więc dużo było jeszcze czasu w limicie. Natomiast było tylko chyba jeden był powyżej 12 godzin gość, ale nikt nie był powyżej. Kamerka Insta360 Go 2 ma wiele wad, ale można na nie spojrzeć z dwóch stron. Czyli na przykład zmusza do zwięzłego formułowania myśli, bo się po prostu wyłącza w jakimś czasie. No więc jestem zadowolony z biegu, polecam. Myślę, że było, no jak na polskie warunki, to było mało zawodników. No i było mało zawodników takich przypadkowych jak ja. Czyli raczej byli to poważni zawodnicy. Tylko dodam, że pierwszy ukończył tę trasę, która mi zajęła niemal 10 godzin, w 4 godziny 35. Nie wiem, jak on to zrobił, ale na pewno znał ją jak własną kieszeń. No i na pewno też plus miał taki, że zdążył przed deszczem. Czyli biegł wszystko na sucho. Na sam koniec muszę powiedzieć, że fragment był tak, że było tak ślisko, że ja musiałem szukać kamieni, żeby na kamieniach jakby się opierać i hamować. I dawało się to zrobić, i dawało się pobiec. Natomiast na sam koniec w ogóle to była już taka prawie że asfaltówka doliną, niczym, prawda, z filmu Doktor z Alpejskiej Wioski. Czyli po obu stronach góry, tutaj zielona łąka, jakieś kwiaty. No, bajkowo, bajkowo. No i tego żałuję, że tego Wam nie pokazałem, bo już nie nagrało się to. No i na sam koniec jeszcze było jedno podejście, które rzeczywiście mnie troszkę tam też zmęczyło, ale jestem bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z tego, że coś takiego zrobiłem. Mam wrażenie, może się mylę, że nie jest to zbyt typowe, żeby takie fragmenty, gdzie trzeba trzymać się liny, czy chodzić po jakichś tam metalowych tych, były w innych biegach. Znaczy wiem, że na pewno są, tak? Widziałem taki jakiś bieg chyba Janosika gdzieś w Tatrach, który rzeczywiście wyglądał strasznie. Porównywalnie strasznie, albo może bardziej. No i też wiem, że po takim rumowisku, no to już może i się zdarza. W każdym razie fajnie było, nie żałuję. Pojechałbym jeszcze raz, no i za tak naprawdę za 10, nie, za 13, 12 dni Chojnik Maraton w Karkonoszach, czyli też góry wysokie, nie aż tak, ale też nie są to jakieś tam pagórki. To by było wszystko, polecam ten styl życia, do usłyszenia, cześć.